Jeżeli myśleliście, że to koniec Minecrafta oraz Robloxa na moim kanale, no to byliście w grubym błędzie. Moi kochani, dzisiaj po raz kolejny zagramy w Piggy. O! Ha! Rogalik nawet nas odwiedził. Tak, dzisiaj jakiś krosik z rogalikiem. Moi drodzy, jeżeli teraz zostawicie łapeczkę w górę, no to rogalik pokaże sztuczkę. Na 3-4 klikamy. Raz, dwa, trzy, klikamy! No dajesz! Powiem wam, że czegoś takiego to ja się nie spodziewałem. Teraz na szybko chciałem wam zakomunikować, że niebawem rusza mój sklep z merchem i między innymi możecie kupić sobie taką kozacką koszulkę z gamingową pandą. Jak widzicie, jest przeurocza. A teraz, moi drodzy, chciałem wam jeszcze przedstawić stronę boosteroid.com, która oferuje granie w chmurze. Co to takiego? Sami sprawdźcie. Boosteroid to platforma do grania w chmurze. Dzięki niej możesz grać w najnowsze, świetne gry bez konieczności kupowania mocnego komputera. Dzięki Boosteroid możesz grać w gry z komputera na swoim telefonie używając pada. Możesz grać w nowe gry na swoim kilkuletnim laptopie lub MacBooku bez przejmowania się o wydajność procesora, karty graficznej lub pamięci RAM. A wszystko, czego potrzebujesz, żeby cieszyć się możliwościami, które daje nam Boosteroid, to stabilne łącze internetowe, myszka, klawiatura lub kontroler pad. Sam osobiście przetestowałem Boosteroid na swoim internecie, posiadam światło. Cała rozgrywka przebiegła bardzo płynnie, bez najmniejszej przycinki. Zaletą Boosteroid jest niska cena. Miesiąc dostępu do platformy kosztuje tylko niecałe 9 euro, około 45 zł. A najbardziej korzystny pakiet daje nam dostęp na 12 miesięcy i kosztuje jedyne 50 euro, czyli około 230 zł. To mniej więcej tyle, ile kosztuje jedna gra w momencie premiery. Do grania na Boosteroidzie wystarczy przeglądarka internetowa. Gra uruchamia się na serwerach firmy, a następnie obraz niej jest strumieniowany w czasie rzeczywistym na przeglądarkę. Dzięki temu granie w wasze ulubione gry jest tak łatwe jak oglądanie filmów na YouTube. Twórcy Boosteroid mają naprawdę ambitne plany, żeby stać się globalnym liderem cloud gamingu i wprowadzić prawdziwą rewolucję. Grając na Boosteroid nie musisz nic pobierać ani instalować, dzięki czemu nie musimy tracić miejsca na swoim dysku w komputerze. Wchodzisz na stronę i jakieś dwa kliknięcia dzielą cię od rozpoczęcia wspaniałej rozgrywki. Jeżeli chodzi o same gry, znajdziesz tutaj ponad 50 darmowych gier oraz ponad 150 płatnych, które możesz kupić na Steamie, Uplay, Origin i tak dalej, a potem w nie grać na przykład na swoim telefonie. Moim zdaniem jest to naprawdę fajna opcja dla ludzi, którzy nie mają dobrego sprzętu, a chcieliby pograć w najnowsze tytuły gier. W opisie oczywiście umieściłem link, który możecie kliknąć i sprawdzić, czy są tam jakieś gry, które was interesują. Dobra, postarajmy się uciec wszyscy razem ze szkoły, nie zabijając, nie ginąc, o. Dobra? Nie ma problemu. Nie ma problemu? No dobra. Dobra, jesteście kotami w tą gierkę, mówicie? Złoty ja save. Mam złoty klucz. No i dobra, no to czyli... Gdzie ty jesteś? Rozumiem, że klucz pasuje do złotego sejfu, tak? Patrz, tutaj jestem, siema. Tędy nie przejdę? O co tu chodzi? Nie da się przejść. XD, niewidzialna ściana? Dobra. Otwieram jakiś pokój, a w tym pokoju... Mam czerwony klucz, moi kochani! A ja mam pomarańczowy. Marchewka jest, naprawdę? Co z tą marchewką, ty? Co ty, Szaku, robisz? Dobra. Jaka brzydka mnie goni. Może ją się da nakarmić. Nauczycielka, ta. Dobrze, o kurde, dobra, lecz. Ja sobie robicie, zbejtowaliście mnie i nie żyję przez to. Czy ty naprawdę wlazłeś w te... O Boziu, lasery? Jesteś... Lasery? Nie, bo Piki mnie zamknęła. Normalnie na luziku, gości, to ty gadasz, wszyscy przeżyją, przechodzimy to na z palcem w uchu. Kolejny frag. Czyli po JJ, tak? Tak. Porozumieć. Kolejny frag, tak. First blood. Stos. Dobra, ja mam niebieski kluczyk. Ja czerwony i szukam czerwonych drzwi, nie wiem gdzie są. Na górze masz safe. Tam po lewej. A jest szafka. To niezły safe, w Szaku. Zostawmy to po prostu najgrubszemu i najstarszemu, nie? Tak. Tak. Ja się nie zgadzam z tym stwierdzeniem. O Jezu, Szaku goni nas, uciekamy. Dobra. Ja mam niebieski drzwi. Mam młotek jak coś stary, nie? Mogę jej przyfasolić, ale nie wiem czy to zadziała dobrze. Niebieskie drzwi, otwieram. Otwieraj. Pewnie w tych niebieskich drzwiach potrzeba młotek. Nie, nie trzeba. Zielony klucz. Mam nie wiadomo co. Dobra, wiem co mam, tu gdzieś na górze było. Co masz? Marchewkę? Nie marchewkę, jakieś te. O dobra. Nie wiem co to jest. Gruba mnie goni cały czas. Nie wiem. Nie no, gruba, odejdź. Odejdź, nie chcę dostać tą. Nie wiem co to jest. Listwą przez łeb. Ej, klucz fioletowy mam. Fioletowy? Pomarańczowy. Dobra, przecież tu wszystko leży. No to easy. Wszystko leży, chłop mówi. Ja stary, muszę niestety ganiać się w koło z tą, z grubą nauczycielką zombie. Dobra, ja jestem w stołu. Ona ma linijkę w Google. A, to jest liniał, tak? O! Zamknąłem grubą! I co? Leszczyku? Szaku, gdzie jesteś?
Ja jestem na stołówce. Na stołówce, tak? To dużo mi to mówi, stary. No, naprawdę. Tak, mam kolejną marchewkę, z tymi marchewkami co trzeba zrobić. Mi się wydaje, że te marchewki trzeba na stołówkę zanieść, żeby zrobić zupę marchewkową. Szaku, ty uprawiasz kanibalizm? Minecraftki marchewki. Tak, ops! Nie no, Szaku, nie widzę tej stołówki. Zielonego klucza nam brakuje cały czas. Mam świnie. Zielony klucz, dobra. Mam świnie i zielony klucz. A! To jest stołówka? Nie, to nie jest stołówka. To jest pokój dyrektora. Dobry drop. Nie skaczę! Od kiedy? Szaku, gdzie ty jesteś? No, na dole. Koło laserów. Dobra, widzę cię. Masz zielony klucz? Sztos. Tak, otwieram drzwi. Nie, nie otwieraj jeszcze. Idzie. Nie zabrać. Dobra, ja tam wbijam. Siwy klucz. Francuz. Potrzebny jest Francuz? Tak, tak, jest. Bierz go. Mam Francuza. I tutaj w tym pokoju został młotek. Chcesz młotek? Weź ten młotek, przyda się pewnie. Zawróć się tu jeszcze raz. Zawróć się tu jeszcze raz, gdzie biegłeś, byku. No, no jasne, no i lecę, lecę. Dobra, jest Francuz. Odblokowałem drzwi. Jestem na sali, pa, chłopie, wsad, Jordan! 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 Wow! Ale gościu, wsady robi, wariacja. Czy tą piłkę potrzebuje? Chyba nie. Niezłe wsady. No i co? Szary klucz, ej. No gdzie jest? Ja nie widzę. To jest kolejna marchewa. Przy koszu, gościu, co ty robisz? Przy koszu tam był, no. Szary klucz? Jest! Mam szary klucz, to jest wyjściowy chyba, nie? Tak. Czekaj. Oby. O, co się otworzyło? Szaku, masz gdzieś tego? Szarą kłódkę? Bo chciałbym ten klucz wsadzić w kłódkę. Rozumiesz, gościu? Na górze przy drzwiach. Tak, u góry, no. O, tu jest, tutaj, no. Szaku, jestem tutaj. Dobra, to ja ją przejmę. Dobra. No, nie wiem, jak tu porobimy ją. Dobra. Cyk, przejmuję. Easy. Co jest? Co jest? Co? Drzwi się otworzyły. No, idź tam, nie bój się jej. Ona nam pomoże, marchewkę i daj to publik. Jaki zając tam jest? A, zając. Skąd zając? Zając. A masz marchewkę? Tak. Dla zająca? Znaczy, zaraz znajdę. Ja idę go zobaczyć. Masz puzzle jakieś, a zębatkę masz, dobra. Wow, zając! Siema, zając! Piątka, gościu! Ale tu jest boisko. Spróbuj się, Szaku, nie wyłożyć pierwszy, jak zawsze, nie? Spróbuj. No, ja nie. Wszystkie gierki przez ciebie przegrywamy. No wiem, przepraszam was. Dobra, lecimy. Dobra, tu jest złoty safe. Okej, teraz... Nie, zielony to jest, stary. Nie, niebieski. Jest zielony, dobra, ja biorę niebieski, Szaku. Pomarańczowy klucz mam. Dobra, Szaku, otwieraj te klasy. Raz. Pięknie. Czerwone tam jest. Nie, zębatka? Czy co to jest? Tak, zębatka, ona się przyda. Dobra, czy ktoś z was, moi kochani, ma niebieskie drzwi? Tak, ja mam. Idę do ciebie, Szaku. Dobra, idę. Wróć tu, gdzie byłem, nie? Dobra. O nie! Szynka się obudziła, tak, jest. O nie! I leci za mną, ale otworzyłem. Idę. Uważajcie! Chłopaki! Nie widzę roga, albo ściana mi się zbugowała. Dobra, widzę. Z tyłu jest świnia, uważaj. Dobra, otworzyłem te drzwi jakimś cudem. Lecę dalej. Dobra, jest zębatka założona, koks totalny. Wbijaj tam. Dobra, jest zielony klucz. Tu jest klucz czerwony. O nie. Złoty klucz tu jest. Klucz czerwony, Rogal. Dobra, wezmę klucz. Nie. Dobra. Gruba. Gruba, odejdź, gruba. Poczekaj, Szaku, bo ja muszę za tobą iść. Nie, przez JJ-kę zginę zaraz. Czy JJ-ka uciekaj? Słuchajcie, mam Francuza jak coś. Co otworzyć? Które miejsce? Wszystkie lasery musisz otworzyć i wszystkie te takie czerwone te punkty. Dobra, cisnę. Ty rzeka, weno tą świnię i uciekaj z nią. My tu otwieramy. No weno. Dobra. Sala gimnastyczna otwarta, jest szary klucz tutaj jak coś. Siema, ja mam czerwony klucz. A, uważajcie, świnia, dobra, wziąłem. O, dobra, wziął ją. Dobra. Jezus, jak blisko. Dobra, idę na dusz, otworzyć główne wejście. Okej. Okay. Ja mam czerwony, kurde. Czerwony, chodź za mną. Nie widziałem, gdzie jest czerwony safe, niestety. Idę tu do masz, góry. Tu masz. Okej, dobra. Czy są gdzieś jeszcze jakieś... Idzie cały czas mnie goni. Wow! Hello, bunny! Hello, honey bunny! Dobra. A tędy możemy. O, nie! Gdzie ona idzie? Nie, nie, dobra. Jest honey bunny, dobra, Farel, jest git. Farel, chodź z tym kluczem francuskim. Dobra. Zajączek potrzebuje marchewkę. Byku. Marchewki? Zostaw mi świnio, głupia. Dobra, idę. Chodź na dół. Zaskakuję. Gdzie wy jesteście, panowie? Dobra, rozwalaj to. Na dole. Na dole, rozwalamy francuski. Francuza trzeba, no. Dobra, mam Francuza, cisnę do was. Nie, no, ona cały czas tam. Dobra, ja ci szukam, Farel.
Jestem koło sali gimnastycznej, skręcam w prawo, widzę was. Dobra, cisnę. Zaprowadź się, pójdę po klucz. Tam był jeszcze tego. Klucz fioletowy jest u zająca chyba, nie? Tutaj musisz rozwalić. Walnięte jest, stary, na łatwiutko, porobione. Tutaj nie ma nic. System skrakowany, szary klub, tak? Klucz. Szary klucz nam tylko potrzebny. Widzieliście kiedyś speedruna? O, oh, jest! Jest szoku, minuty jest i 30 sekund. Patrzcie, taką mapę. JK, uratujcie, halo! O Jezu! Szkielet świni stoi! Chodźcie na dół, szybko! Chodzi ta głupia świnia. Ej, guys, chodźcie, co się stało? Chodźcie. No już otworzyliśmy drzwi! Dawajcie. Serio? Naprawdę już uciekliśmy? To jest niemożliwe, stary! Jestem. Nie, czy to jest jakiś bait? Świnia nie stoi nigdzie? Nie. Nie. Nie no! Elegancko, dobra. Co to za Mr. Pop Tomato? Pan ziemniak! Tak! Ziemniak! O nie! You escaped! Easy peasy! Także moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Nie zapomnijcie odwiedzić kanału JJ Kiszaka oraz Rogalika. Link do ich kanału znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku z Grip Piggy. Trzymajcie się. Cześć!